Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Ja jestem tutaj trochę gościnnie, jako trochę gospodarz tutaj miasta Leszna, także osoba startująca z okręgu, gdzie znajduje się szpital. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona właśnie przedstawieniu niektórych kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, tutaj startujących z naszego okręgu. To zrobi pan poseł Jan Dziedziczak oraz tutaj kandydaci, którzy są związani jakby z tematyką medyczną, ale także z tematyką leszczyńskiego szpitala, przedstawią pewne założenia programowe i pewne takie zobowiązania dotyczące funkcjonowania szpitala. Ja ze swojej strony tylko dodam, że tak naprawdę zawsze towarzyszyło mi takie przekonanie, że żeby jakiekolwiek miasto, które chce odgrywać znaczącą i wiodącą rolę w regionie, w subregionie, a myślę, że Leszno takim miastem jest, musi postawić na kilka rzeczy. Oprócz takich rzeczy edukacyjnych, czy rzeczy związanych z tym, które znajdują się w każdym mieście, to myślę, że o sile miasta świadczą dwie rzeczy. Po pierwsze, sprawnie i silnie funkcjonujący szpital, a także sprawnie i fajnie funkcjonująca wyższa uczelnia. I myślę, że jeden z tych tematów, taki jakim właśnie jest szpital, będzie tematem dzisiejszej konferencji. Ja już sobie pozwolę oddać głos panu posłowi Janowi Dziedziczakowi. Szanowni Państwo, wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego to bardzo ważne wybory. To wybory, które będą decydowały o tym, w jakim kierunku pójdzie cała Wielkopolska, w jakim kierunku pójdzie subregion leszczyński, Leszno. To wybory, które będą definiowały subregion leszczyński w województwie wielkopolskim, jego pozycję, choćby przy rozdziale środków europejskich, więc bardzo ważne jest gremialne pójście do wyborów mieszkańców subregionu leszczyńskiego i do tego zachęcamy. Zachęcamy do głosowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, bo jesteśmy ugrupowaniem, które dotrzymuje słowa. My będziemy w ramach tej ogromnej puli możliwości, jaka jest w województwie wielkopolskim, zapowiadać wiele rozwiązań, ale macie Państwo gwarancję, że tak jak w kraju, tak w województwie wielkopolskim będziemy później to realizować. To, co zapowiadamy, jeżeli wyborcy obdarzą nas zaufaniem. Drodzy Państwo, spotykamy się przed Szpitalem Leszczyńskim. To jest bardzo ważny element wpływający na życie mieszkańców miasta Leszna, związany z województwem wielkopolskim. I właśnie w tym miejscu, nieprzypadkowo w tym miejscu, tak dotykającym na co dzień mieszkańców Leszna, mieszkańców subregionu leszczyńskiego, chciałbym zaproponować dwóch kandydatów, którzy zaprezentują później różne rozwiązania związane ze służbą zdrowia i z narzędziami w województwie wielkopolskim ku temu skierowanymi. Pan Marek Sowa, który otwiera naszą listę Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, numer jeden na liście, mieszkaniec Leszna, kolejarz, znany nam wszystkim, członek zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie, członek Rady Społecznej Szpitala Leszczyńskiego, co warto podkreślić w tym miejscu, i pan dr Grzegorz Jerzy Wierzchowiecki, który kandyduje z ostatniego miejsca, jest ordynatorem w szpitalu w Grodzisku Wielkopolskim, mieszka na co dzień w Puszczykowie i bardzo proszę pana doktora o zabranie głosu. Dziękuję za oddanie głosu. Ponieważ jestem lekarzem, to sprawy szpitala są mi szczególnie bliskie. Tematów jest dużo. Ja sam pracuję w szpitalu powiatowym. Problemem naszym jest niska ilość kadry lekarskiej i też ograniczenia w ilości kadry pielęgniarskiej. Także ten sam problem dotyczy Leszna i dotyczy wszystkich miast powiatowych. Także jako radny Sejmiku z ramienia PiS-u dołożę wszelkich starań, żeby w opracowaniu takich programów, które pozwolą przyciągnąć kadrę medyczną, młodych lekarzy, stażujących się lekarzy, którzy robią specjalizację, do szpitala w Lesznie, a także do innych szpitali powiatowych. Bo jeżeli nie ochronimy medycyny poza wielkimi ośrodkami akademickimi, no to nie będzie ona funkcjonować prawidłowo. W Lesznie jest sporo problemów. Wiem tutaj, że Leszno czekałoby na pomoc w remoncie oddziału pediatrycznego. Marek Sowa na pewno potwierdzi. Również, ponieważ społeczeństwo jest już coraz starsze, więc potrzebne są oddziały geriatrii. Na pewno mało jest ośrodków opiekuńczo-leczniczych, które też należałoby taki stworzyć. To jest rzecz, co w tej chwili w kontraktach z funduszem kalkuluje się także jednostkę finansowo, a potrzeba społeczna jest wielka tego.
Inna sprawa to też jako kardiolog będę walczył o wzmocnienie pozycji leszczyńskiej pracowni hemodynamiki, bo tu jest, to jest też problem ogólnopolski, to nowoczesna medycyna wymaga sprawnego działania hemodynamiki. Tutaj w Lesznie było dużo problemów z firmą zewnętrzną. No, myślę, że jest to na dobrej drodze, natomiast będzie to wymagało dużych działań też i pomocy ze strony w tym wypadku województwa, żeby wzmocnić to. I wszyscy też mówią, że no, chcielibyśmy, żeby w Lesznie był wyższy stopień referencji, trzeci. To jest proces rozłożony na dłuższy czas, ale to też jest kierunek, w którym byśmy chcieli podążać. Tak, ten trzeci stopień referencji jest bardzo ważny dla naszego szpitala i rzeczywiście byłoby dobrze, żeby zrobiono wszystko, co możliwe, żeby ten trzeci stopień uzyskać. Jeśli chodzi o sprawy geriatrii, co mówił pan doktor Wierzchowiecki, wiem, że szpital złożył projekt budowlany na budowę właśnie takiego oddziału geriatrii i leczenia długoterminowego. Ten projekt został przyjęty pozytywnie przez miasto Leszno, więc myślę, że będzie możliwa realizacja tego projektu. Drugą sprawą, która no, dotyczy mieszkańców Leszna, ale nie tylko, to jest problem zachorowania na raka. W związku z tym planowany jest na lata 2018-2023 budowa zamiejscowego ośrodka radioterapii w Lesznie. Taki ośrodek na pewno no, pomoże w leczeniu raka i pomoże, żeby społeczeństwo, ci, którzy są chorzy, nie musieli dojeżdżać do Poznania czy tam do innych ośrodków odległych od Leszna, tylko na miejscu mogli być leczeni. Ten wniosek w sprawie oddziału geriatrycznego dokąd był składany? Tu do Leszna. Do miasta. Tak, ale jeśli chodzi o projekt budowlany, to składano to tutaj, wiem, że w Lesznie. A finansowanie? No kwestia finansowania, no to jest już inna sprawa, które będzie, to będzie właśnie walka o te pieniądze, tak, oczywiście. No to jest program też wojewódzki, czyli no, Urząd Marszałkowski tutaj musiałby się no, mocno dołożyć i żeby ten ośrodek był budowany i to jest w programie właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Obok kardiologii onkologia jest absolutnie dziedziną tak samo priorytetową i również w Poznaniu w dużych miastach to wygląda bardzo, znaczy jest tego za mało, a jeśli by się udało uruchomić taką pełną jednostkę w Lesznie, będzie to no, duża pomoc dla mieszkańców Leszna i zdecydowana poprawa. Znaczy, na pewno większego kontraktu i pieniędzy, to tak jak wszystkim, ale to trzeba będzie tutaj walczyć i odpowiednio to zorganizować. Także myślę, że to jest kwestia nowych kontraktów w przyszłości. Jeszcze dwa słowa o geriatrii. W województwie w ogóle w Wielkopolskim są tylko dwa ośrodki geriatryczne. Jeden jest w Gnieźnie, w Dziekance i drugi wiem, że jest w Kaliszu. I ten ośrodek tutaj w Lesznie no, bardzo wzmocniłby opiekę nad, no niestety, a może niestety, starzejącym się społeczeństwem. Tyle. Proszę Państwa, to jest walka tak naprawdę o silną pozycję takich miast jak Leszno, dawnych miast wojewódzkich i Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest tego najlepszym narzędziem. Nasz program, program naszego ugrupowania to polityka zrównoważonego rozwoju, a więc nie stawiamy na wielkie lokomotywy takie wyborcze, regionalne jak Poznań, Wrocław, Warszawa, Łódź, tylko stawiamy na subregiony, na dawne województwa, to tutaj powinien być ośrodek zarówno leczenia geriatrycznego, jak i onkologicznego. Zwróćcie Państwo uwagę, że w obu tych elementach bardzo ważny jest choćby kontakt z bliskimi. Najlepiej codzienny kontakt z bliskimi. To jest kwestia po prostu no, psychologii, która bardzo pomaga w wyjściu z choroby. I tak naprawdę odległość 500 metrów, czy nawet 25 kilometrów, jeśli mówimy o sąsiednich powiatach, jest czymś, co codzienny kontakt umożliwia osobie aktywnej zawodowo. Dotychczasowy stan tak naprawdę taki kontakt utrudnia. I to jest też gra, którą tutaj nasi kandydaci
chcą bardzo mocno poruszyć, gra o to, żeby nasze województwo nie było poznaniocentryczne. To jest główny nasz postulat.